Z 10 lat jestem na diecie wegańskiej. Jak się wpada na pomysł, że zostanę od dzisiaj zostanę weganem? W pół roku 30 kg. Czujesz się od wtedy dobrze? Jak my mało wiemy o naszych zachowaniach. Właśnie, ale może to nie jest na całe życie dieta. Ale to ludzie się wstydzą i kłamią. Zrób sobie badania na zawartość glifosatu. Fundamentalnie się nie, nie zgadzam z braćmi rodzeń. Bo to jak będziemy jeść głównie białą mąkę, no to będziemy dostarczać 30% tego, co potrzebujemy. Ale czuję się dobrze. Nawet jako stary dziecko. Propagują dietę czy tłuszczową czy mięsną, no to żyją? Krótko. Krótko tak. Bogdan Smolosz przedstawia Kochaj, służ, dbaj Zachęta pełna inspiracji, troski i zainteresowania Dzień dobry, cześć, wszystkich Państwa serdecznie witam Dzisiaj mamy piątek, więc kolejny odcinek z gościem A dzisiaj niezwykła postać, wielu z Was się spodoba Mateusz Łobiński Witam cię serdecznie. Witam cię również. Cieszę się, że się zgodziłeś przyjechać. Skąd przyjechałeś? Ze zgierza, z okolic łodzi. Ze zgierza? To ta mucha tam tak. No. <grym> no Ze zgierza. No dobra. Ty się zajmujesz ciekawą tematyką bardzo popularną. To pewnie jesteś rozchwytywany teraz. No, <grym> tak? coraz bardziej. <grym> Nie. Coraz bardziej. Twoje Nie śmieje się. Zainteresowania twoje i działalność jest bardzo pomocna wielu ludziom. To było tak, że ja kupowałem twoje książki, to ty nawet o mnie pojęcia nie miałeś. A ja cię poznawałem przez to, co robicie w książkach waszych, o których nam dzisiaj opowiesz. No i ty się zajmujesz taką bardzo zieloną stroną życia. Dietą roślinną. Dietą roślinną. Dlatego mówisz coraz bardziej rozkwytymany, no bo popularność zyskuje, prawda? Mhm. Dieta roślinna. No, ale kiedy zaczynałem tę, tą pierwszą książkę robić, no to, to była dość. Przynajmniej dla mnie mało popularna. I skąd pomysł w ogóle na to, żeby zająć się takim tematem? Bo to... Wiesz to zaczęło się od tego, że, że ważyłem 100 kg. I jakieś, 10, jakieś 12 lat temu, jak kończyłem studia informatyczne, to ważyłem jakieś 100 kg. No ja nie, jestem, nie, jestem niski, bo mam mężczyznę 72 wzrostu, więc 100 kg to było dość dużo. No i, i szukałem rozwiązania, co z tym zrobić. Miałem na przykład tak, że poszedłem... Mm, Zaczyłem, chciałem zacząć biegać na przykład, ale jak już poszedłem, y, kupiłem pulsometr, y, czytałem dwie książki o, o bieganiu, już się czułem po prostu ekspertem od biegania, i poszedłem y, do parku i pulsometr zaczął mi pikać, że <laughs> osiągnąłem maksymalne tętno i, i koniec treningu. Więc mówię, no, musiałem jakiegoś innego sposobu poszukać i troszkę zająłem się dietą, ale to też się też połączyło z tematem takim, że Zainteresowałem się dietą wegańską. tak było mniej więcej po środku, czy taką etyczną stroną, że właściwie stwierdziłem, że chyba nie chcę jeść zwierząt ani produktów odzwierzęcych. I to mi się tak fajnie połączyło, że zacząłem sobie przechodzić powoli na tę dietę roślinną. Właściwie no, z 10 lat chyba jestem. Już tak nie liczę, powiesz, ale z 10 lat jestem na diecie wegańskiej. No i miałem pewien problem z tym, że. Bardzo się tym zainteresowałem. Właściwie kiedyś tak czytałem, że to, co nas interesuje, to, to można zobaczyć to, co czytamy w WC. A ja w WC miałem zawsze biblioteczkę książek z dietetyki. Kiedyś się zainteresowałem, żeby schudnąć. No bo faktycznie raz, że pomogła mi ta dieta i naprawdę 30 kg schudłem bardzo szybko. Co to jest bardzo szybko? W pół roku 30 kilo to gdzieś tak było. Naprawdę? Tak mi się wydaje, już nie pamiętam, wiesz, ale, ale bardzo szybko. Po prostu mi szło, ale dlatego, że ja po prostu bardzo źle jadłem. To dużo osób ma tak, że, że ma słaby metabolizm, nie wiedzą do końca, co jedzą. Ja wiedziałem, co robię źle. No, ja Ile po... miałeś lat, jak się obudziłeś do diety? Na końcu studiów, czyli jakieś 26 lat. Jakieś 26 lat, tak. Ja w ogóle poszedłem do dietetyczki yy... i to było ciekawe, bo też też się zajmuję zmianą nawyków i tak dalej. To mi fajnie uświadomiło, jak my mało wiemy o naszych zachowaniach, dlatego że rozmawiam z dietyczką, no i mówi, no jak pan je? Bo mówi, nie wiem, co robi źle. No i zaczęliśmy mówić, no dobra, no to po obiedzie zjadam y, zawsze tabliczkę białej czekolady. Na kolację zawsze makaron z serem i z cukrem. I tak jej opowiadałem, mówię, no tak. No, mówię, no już wszystko wiem, dziękuję, nie? I ja zawsze nawiązam teraz, żeby sobie, jak nie wiem, co robimy źle, żeby po prostu spisywać sobie. Mhm. Po prostu zapisywać sobie nawet tydzień zobaczyć, co jemy. Bo ja na przykład nawet teraz nie jestem w stanie powiedzieć, co jadłem trzy dni temu. Aha. No nie, no dałoby się powiedzieć, co jadłeś trzy dni temu. Ja nie, ale żona tak. No ha. Ale w sensie takim, że... No, mm. Ja wiem, bo teraz jak idziesz do dietetyka, to musisz zrobić spis całych twoich nawyków żywieniowych wstecz. A, to tak. No to jak tak, żeby ty wiedział, to tak. No, bo od czegoś musi wejść. Ale to ludzie się wstydzą i kłamią. Naprawdę? Nie, No, bo teraz... i dużo tak? osób, naprawdę. To, to nie jest... No, w sumie nie dziwię się, na no, razie się krępuję. Ja też bym... Nie wiem, czym cokolwiek tę prawdę mówi. To jest takie... Człowiek musi przed sobą troszkę się przyznać. Do pewnych <słukasz> rzeczy. Okay. No i wpadłeś na pomysł, okej, okay, to... No, no, ale, tak, no, no dobrze, ale... jak się wpada na pomysł, że zostanę... Od dzisiaj zostanę weganem. To to był koncepcja czysto taka etyczna. Mm -hmm. Na początku nawet... Nie związana z dietą. Tak, nie związana z dietą. I to się tak mniej więcej połączyło razem. Aha. Połączyło razem, bo też się chciałem zainteresować, czy to jest dobry, dobry sposób żywienia, no bo trochę się o ciebie martwiłem. Zainteresowałem się mocno tą dietetyką, więc czytałem, ja jestem tak, mam, jest, kończyłem informatykę, więc mam takie umy ścisłe, więc ja od razu podchodziłem tak, od razu do instytucji naukowych, od razu do podręczników z dietetyki, jakie są wykładane na dietetyce, więc od razu, od razu te książki czytałem. Yy, no i właściwie miałem całą biblioteczkę, niby wychodziłoby z tego, że powinienem bilansować dietę. Że no, można dostać wapni i tak dalej, i tak dalej, na przykład o wapnie wapnie. ale nie było tygodnia, żeby mi się nie śniło, że mi zęby wypadają. <grym> więc wewnętrznie się bałem po prostu, że, że ta dieta jest uboga. Teraz już jest tyle materiałów w sieci. Może jestem też w swojej bańce. Yy, i mi się wydaje, że nie ma już takich mitów jak kiedyś. Pewnie są mit to po prostu moja bańka. Ale notawnie to po prostu nigdy nie było takiej informacji. W książkach dietetycznych było informacje, że no, taki produkt ma dużo, dużo wapnia, magnezu, żelaza i na przykład czegoś. Ale to znaczy, że innych rzeczy nie ma. I właściwie no, nie wiedziałem. Potrzebowałem mieć taki całościowy obraz tego, jak, yy, czy po prostu jest dużo wartości w tej diecie. Nie? I, I czy jej może zabraknąć. Ja wam powiem, dlaczego Mateusz jest. On napisał wspólnie z siostrą Agnieszką, nie wiem, czy wszystkie, ale wydali cztery książki na temat roślinnej diety. I to ma tak zupełnie inaczej zrobione niż wszystko, co ja znam, że ja te książki kupiłem, zanim go poznałem. Bo to było tak inne niż to, co na rynku było. Więc to jest tak genialnie, jak ja to żonie pokazałem, bo nawet żona nie wiedziała, że ja je kupiłem. Mówię, Maruleńku, zobacz, jakie genialne książki ktoś przygotował. I potem dopiero drążyłem, kto to jest on Mateusz. E, no i dlatego go zaprosiliśmy, żeby przedstawić wam i jego książki, i jego sposób na życie w roślinnych dietach. A ja tym, się co trochę robię. stresuję. No bo ja w ogóle się Ty nie się pokazuję. w ogóle i Mateusza mało widać w tych internetach. Bo ja lubię po prostu pokazywać to, co robię, i się po prostu. Ja wiem, a ja jestem od tego, żeby tych ciekawych tak. ludzi wyłuskać i pokazać. To jest moje zajęcie, bo my chcemy was nosić na rękach i potrzebujemy waszego rozwoju, żeby dotrzeć do jak najwięcej ilości ludzi, którym możecie pomóc w tym, w czym możecie im służyć. A wiedza, którą przygotowaliście w tak dostępny sposób, jest genialna. Więc ja jako taki niepraktykujący weganin, e, podobają mi się te rzeczy, bo może kiedyś zostanę, chociaż jeszcze nie wiem. Ale zastanawiam się, ja myślę, dużo ludzi się zastanawia, jak to z tym wegaństwem jest czy wegetariaństwem. Dużo, nawet nasze książki kupuje większość ludzi, 80% to są ludzie, którzy nie wiem, czy to jest dobre słowo, aspirują. Chodzi są o to, że ludzie, którzy po prostu chcą mieć więcej warzyw. Są z sympatykami tych społeczności. Z sympatykami, tak. Okay. Z sympatykami po prostu. Yy, I w sumie to jest. Mhm. Bardzo fajne podejście. Nie trzeba całkowicie rezygnować, już. Bo my tu na kanale spotkamy takich i skrajnie innych. Bo, bo, Ale wszyscy się zgadzamy. Bo I, my się chcemy i zgadzać i my chcemy, żeby każdy miał wybór, bo każdy ma prawo decydować. I teraz ja jednak chyba myślę, że na tego to działa doskonale, a na tego te skrajnie drugie też działa dobrze. Stąd mamy Braci Rodzeń. Tak, no to są różne. Szkoły są różne. Każdy ma prawo zdecydować i obserwować swój organizm, co się z nim dzieje na danej diecie. Ale powiem ci, że nie unikam na przykład takich treści, które. Miałem taki okres, że jak się z czymś zgadzałem mocno, to aż mnie trzęsło w środku i mówi: jejuś. A teraz lub, lubię posłuchać całkowicie innego podejścia i, i tak samo na przykład mm, fundamentalnie się nie, nie zgadzam z braćmi rodzeń pod wieloma względami, ale przekazują też. Dużo rzeczy, które można wynieść wartościowe. na przykład uzależnienie od cukru. To, że na przykład dietetycy na przykład nie mają problemu z cukrem, nie są uzależnieni od cukru, i wydaje mi się, że zwykli ludzie, że ludzi, którzy są uzależnieni, że można im powiedzieć, ograniczaj. Dla niektórych już się przekroczyło te granice i po prostu nie można już ograniczać, po prostu trzeba całkowicie w pewnym momencie, więc wydaje mi się, że. Od każdego można czerpać, bo to łatwo się też zamknąć w takiej bańce swojej i, i właściwie. No tak, ale jednak dalej musimy dać wszystkim prawo wybrać. Tak, tak, nie? oczywiście. I pewnie, tego że tak. pilnujemy, żeby każdy mógł prawo zdecydować i nic nam do podważania czyjejś opinii po prostu ktoś uznał inaczej, zgłębił tak, tak, tak. temat, jest przekonany, że ma rację tak, i nie? o tym opowiada. No, każdy jest przekonany, że ma rację. E, <laughs> więc e, ja lubię słuchać twoich racji i tamtych racji wyrobić sobie swoją jakąś opinię tak, 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 na ten rację. temat. I obserwuję, ja, ja, się, ja mam. Może trudno zaobserwować po diecie, bo ja się zawsze czuję dobrze. Mm -hmm. Co we mnie ja, to się czuję dobrze. Żona ma odwrotnie. Eee, ja wy... zauważyłem, że się dobrze czuję, bo schudłem 30 kilo. I to, jest I, i to był ten element. Desfekt. Tak. To jest Dlatego? Desfekt. Bo tak, to, to tak, tak samo rzeczywiście. Eee, tylko ja w, wczoraj w domu znalazłem taki mój stary kalendarzyk i się okazało, że 25 lat jem po nic bo tyle, ile ważyłem 25 <noise> lat temu, tyle ważę dzisiaj. Więc nie wiem, co się z tym jedzeniem stało. Ale wtedy 76 i teraz 76. Mm -hmm. e, czyli zmarnowałem dużo jedzenia. <głos> <głos> bo nic mi się nie udało przytyć. E, a jeden pan, e, pisze mi w komentarzu ostatnio, ten stary dziad mówi o zdrowiu. <noise> o Jezu! <noise> I są myślę, no ludzie są... Różni. <laughs> Także pana pozdrawiam. Ale czuję się dobrze, nawet jako stary dziad. Wracając, Mateusz. Proste, proste. Te twoje są przepisy tak podane w tych książkach, zaraz je wszystkie pokażemy. Ja tą pierwszą książkę o diecie, tą, te wyliczenia, które zrobiłem dla siebie, no to w pewnym momencie zacząłem publikować online. Mówię, kurczę, no warto by, może je faktycznie wydać w jakiejś formie, czy w czy i później... To najpierw to był blok, Najpierw był blok, tak. Najpierw był blok. i y... już miałem trochę społeczność i właściwie zacząłem opisywać te rzeczy, które były w tej książce. Widziałem, że się cieszą... Czasem... Znaczy ja w ogóle podchodziłem do tego, że chciałem opisywać i dietetykę i to, co mnie interesuje w taki sposób, żeby interesowało ludzi, którzy się nie interesują dietetyką. <laughs> Czyli mm -hmm. nie geeków w tym temacie, tylko po prostu zwykłych ludzi, którzy czegoś chcą się dowiedzieć. No i ja taki byłem właściwie też. A ten twój blog jeszcze z tamtych czasów jest aktywny? Tak. Czyli tak, można do tych treści si sięgnąć? Yy, tak. Tam już, tam ja, tam już dużo nie ma z tych treści, co były początkowo wpisywane, ale tak. Się? aktualizowałeś. się, tak. Yy, salat... Bo moja wiedza się też zmieniła, więc tam pojedynczy. Salaterka.pl. Ty... Salaterka. Salaterka. Tak. Skąd nazwa taka? Salaterka. Yy, salaterka to taki talerzyk jest. No taki tak, talerzyk. to od, od talerzyka od sałaty. Aha. Na, na sałatę na przykład. Nie? Na zielono. A my więc... w ogóle w domu sałaty nie wkładaliśmy do salaterek. Nie, no właściwie ja też tak Ale, ale to salaterka. tak mi się kojarzyło: salaterka i takie mamusze. Tyle razy to powtórzymy, że zapamiętasz. Te że domeny były wolne, o salaterka była wolna.pl. Więc yy, tak. E, no ładnie się to nazywa: salaterka. E, ale dlaczego? Bo ty masz tyle wiedzy i tyle treści, byś przekazał ludziom na YouTubie, czemu tego nie robisz? Bo to taki zarzut jest. Tak? No? Twój zarzut. Tak. No, powinienem. Powinienem. Raz, że ja się nie lubię pokazywać. Yy... Ale wyglądasz znośnie. Tak, ale tak. Muszę się przyzwyczaić po prostu do pokazywania. Yy... Panie by to po bardziej jeszcze. <laughs> yy... Ale druga rzecz, że nie mam po prostu czasu, nie miałem. Ja no zajmowałem to jest... się. Żadne wytłumaczenie. No tak. Wchodzę teraz z krótkimi filmami. O więc nawykach mam... mówiłeś. Słucham? No, o nawykach, więc musisz nabyć nowych nawyków. Yy, tak. tak. Tak, tak. To no. musi być... Tak, ale już mam rozpisany, mam 20 filmów. Tak? Tak, tylko że chciałem być z takimi krótkimi filmami na razie. No okay. Z shortami różnymi takimi. Na bo, bo wiesz, jak ja mówię, że ci, co mają kanały na YouTubie i czytają, coś tam komentują, pyskują i wchodzę, a tam pusto u niego. Czyli jest biorcą, a nie dawcą. I teraz musisz stać się dawcą, żeby to ludzie no tak, mieli tak, do tego tak. dostęp. Bo książki to jedno, no, ale cały naród czeka na ciebie żywego. No, ja się skupiałem, wiesz, na pogłębianiu tych treści. Na przykład, nie wiem, jak robiłem wpis o, o najlepszych źródłach wapnia, to potrafiłem spędzić miesiąc czasu nad tym wpisem. Szukać w bibliografii całej. Właściwie zrobiłem taki wpis, że, że w żadnej książce nie było tych źródeł. Problemem było to, żeby znaleźć jaka jest przyswajalność różnych produktów, czyli stosunek tam szczawianów do kwasu szczebiowego do do wapnia. No i to było bardzo ciężko znaleźć w wielu miejscach. I, no i, i to najlepiej pokazać w treści pisanej. Ale z drugiej strony, no to musimy się faktycznie do, do, dopasowywać, no bo teraz mało kto czyta blogi. Jak ja pisałem bloga kilka lat temu tak intensywnie, no to każdy wpis miał 30-50 tysięcy odsłon. Aha. To były takie czasy, że, że ludzie naprawdę czytali, więc jak dałem jakikolwiek wpis, który był wartościowy, no to 50 tysięcy, bo to jest nieźle, nie? Jak Dużo. Na, tak, i to było takie pogłębione, że ludzie wchodzili, czytali, średnio po 5-8 minut byli. No teraz to jest 5 tysięcy na przykład, więc faktycznie to po prostu... Przenosimy się na... Jubę. Przenosimy się, no, trzeba się dopasować, nie? No. więc trzeba przejść, więc powolutku się tego uczę, powolutku, powolutku przychodzę. Ja myślę, że będziesz miał ogromną oglądalność, bo treści są bardzo ciekawe. Jak mówisz, jeszcze krótko, a nie tak jak mi piszą, że to jest mistrz Ględzenia. O jest. <laughs> wydaje mi się, mistrz słuchania. No więc będziemy Cię kochać wszyscy na tym YouTubie. I pomożemy no, Ci, zachęcam, żeby to urosło. No bo naprawdę, treści są ważne. Dużo myślę, mam nadzieję, pań trafi do Ciebie, bo u mnie tych pań jest przewaga takich od 30 do, do 50. No to wszyscy myślimy o roślinnej diecie. My, my uprawiamy w domu wszystkie rośliny, większość do jedzenia sami. Mhm. Więc ja mam 40 dużych permakulturowych zagonów, gdzie uprawiamy warzywa i w szklarni, i w tym nawet ziemniaki. Więc warzywa są bardzo ważne w naszym domu. Podejrzewam w twoim tak mhm. samo ważne. Jak ty się zaopatrujesz w te warzywa, mi powiedz. Jak jest lato, to kupuję. Mamy bardzo fajny rynek targowy. Nie bardzo, że tam kupujemy warzywa. Tak, to, no, to kupuję warzywa w markecie. No. Albo w warzywniakach. Ale organiczny w markecie kupujesz warzywa. I jak Wנו? nie ma, to nie. Yes. Nie, nie, nie zwracam dużej uwagi na to. Nie. Y... To może jedz mięso lepiej. <laughs> <laughs> <raufflancji> <grystawa> no, bo jak chcesz jeść konwencjonalne warzywa, no to. No. Zale... Znaczy. W... No, na, 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 na a ty na w mieście? No, w Zgierz to właściwie miasto. No, tak, a, miasto. A grządki? masz miejsce na grządki? Mama ma to trochę. Mama ma. Mama, teściu ma. Więc tak, trochę, no. jest, trochę jest takich rzeczy. Yy, ale tak bardzo się nie przywiązuje do tego. Aha. jak kupuj ma Tylko warzywa, żeby warzywa. Tak. Też jak sprawdzałem, miałem zaproszone na przykład na, yy, na targi. Chyba były targi o żywności ekologicznej. I, i miałem Łodzi. opowiadać o y, Warszawie. A, Warszawie. Tak. Mhm. I miałem opowiadać o żywności ekologicznej, o zaletach żywności ekologicznej. No i. Mm, no, przeszukałem po prostu, co mogłem, i właściwie nie znalazłem aż tylu. A skąd by te treści się tam miały znaleźć? To też jest to, też jest to że faktycznie, no, i, Nikomu nie zależy, żeby to badać na przykład, nie? No, bo hmm. nikt na nie zarobi tak naprawdę. największy film. A to ja ci podpowiem, co zrób. Zrób sobie badanie na zawartość glifosatu. To to się to wszystko... to, to zrobi, zrobię. To I zobaczysz. A potem ci powiem, jak już zrobisz i jakie powinny być normy. O, to ci podpadłem ci, że kupuję no, e, no Nie, nie. To, no tak, bo ja jakby, <śmany> z, ja z, z bio jestem związany dziewiąte rok. Czy znaczy w większości nie możesz kupić bio. Nie? Wielu hmm. rzeczy. No, ale możesz sobie wyhodować. No tak, tak, tak. tak, tak. Nie? <laughs> możesz sobie większość wyhodować, a, a później do każdego produktu znaleźć tego właściwego człowieka, kto to zrobił. Nie? Bo to ci wyjdzie. Jak zrobisz badania na glifosat, to ci oczy otworzą. No, jestem ciekaw. No, no ale to no. wiesz, co się uczy całe życie. Więc. Także. Jestem no, bo rolnictwo poszło w kiepkim stronie. Na, na tych wszystkich targowiskach tam mamy wszystko z giełdy. No A to, co wszystko jest z giełdy. Kosztuje tyle. Kosztuje dlatego, że jest bardzo zasypane, mhm. żeby urosło tego dużo i tanio. E, więc tego. No my nie, my zdecydowanie nie. Dlatego mhm. mhm. może, bo ja wiem, że o warzywa normalne, konwencjonalne jest łatwo. Ale może trzeba się bardziej wysilić, ale to każdy ma wybór. No. <laughs> Także no musisz zobaczyć. Ale to jest ciekawy temat. I to jest takie badanie, że w Polsce go nie zrobisz? Mm -hmm. Zaniesiesz do laboratorium w Polsce, ale oni to wyślą za granicę do badania. Tak? Lifosat. No tak. Na glifosat. U nas może lobby jest za duże, żeby to było popularne i badane mm -hmm. w Polsce. Tak, no w ogóle promocja warzyw i owoców też jest mało opłacalna. Nie? No. To nie są produkty, które możesz zapakować i masowo sprzedawać. Tak, tak. No, no dobrze, ale no. zainteresowałeś się, mm. schudłeś. Warzywa. No i trzeba było potem tą zróżnicowaną dietę sobie przygotowywać. Kto ci gotował te wszystkie począt Sam. na początku? Sam. Sam gotuję, ale to jest ciekawe, że yy, można mieć tysiące badań, tysiące godzin spędzić na tym wszystkim, ale wnioski są bardzo proste: że bilansowanie diety jest po prostu bardzo proste. Yy, że większość produktów, które mamy, yy, jest bardzo wartościowych. Ale kto się tak wdrożył jak ty? Kto tyle podrążył jak ty? Bo mi się nie wydaje wcale bilansowanie bardzo proste. No, większość ludzi ma bardzo niezbilansowaną, ale zobacz to jest przez to, że mamy, według mnie, przez to, że mamy trzy produkty w diecie, które są pozbawione prawie całkowicie wartości odżywczych: czyli biała mąka, cukier i olej. Mhm. Jak mówię, olej to bardzo, to bardzo duża kontrowersja dla wielu ludzi. Bo, no bo olej uchodzi za, za bardzo wartościowy, taki no zdrowy, oliwa na przykład i tak mm -hmm. dalej. Ale jak porównamy sobie skład, czysto tak matematycznie, oleju, a nasion, z których jest ten olej, no to to już ma niebo do ziemi. No jak, weźmiemy, yy, jak weźmiemy dwie łyżki yy, na przykład oleju ze słonecznika, no to mamy dzienną dawkę na przykład omega-6. No to też potrzebujemy zdrowy tłuszcz yy, i nic więcej. No, i jeszcze witaminy E trochę. A jak weźmiemy taką samą ilość, znaczy garść słonecznika, to dostaniemy dzienną dawkę yy, omega 6 Omega-6 plus średnio 30% wszystkich witamin, składników mineralnych, białka, i tak dalej plus różnych rzeczy, o których na przykład nie wiemy. Nie, to bardzo możliwe, że są jakieś składniki, które na przykład nie znamy, nie odkryliśmy i tak dalej. Czyli co, po wytłoczeniu oleju, to wszystkie te wartościowe rzeczy zostają w tym makuchu po wytłoczeniu? Tak, w większość. Aha. Tych Czyli zostaje. zdecydowanie wolimy, wolimy... Tak, znaczy ja nie mówię, żeby w ogóle rezygnować, bo my też używamy, no bo to też ma funkcję smakową i też jak pol... jak robiliśmy w książkach naszych, to żeby wartość odżywcza była wysoka, to ustalamy, że na jedną porcję potrawy mamy jedną łyżeczkę oliwy. Mm -hmm. I nie więcej. Jedną łyżeczkę oliwy. No bo oliwa będzie nośnikiem smaku. I... No tak, nośnikiem i... smaku, tak. I, I rozpuszczają się w oliwie. Troszkę no, lepiej no. mogą się tak no. rozpuszczać, ale... Aha. Czyli niedużo. Tak, no i na przykład dlaczego się mówi, żeby nie smażyć? No bo to są zalecenia takie, że żeby po prostu nie spożywać zbyt wiele oleju. No bo jak smażymy, mamy panierki smażymy, no to już nie pozbędziemy się tego oleju. Po prostu mamy bardzo dużą ilość kalorii w tym. Pustych kalorii. No bo olej no to, jest, to jest tak, jak kiedyś mówiono, że cukier krzepi. <laughs> Ale cukier no to jest nie, we, czysty węglowodan wyciągnięty z pełnowartościowego produktu, czyli na przykład buraka. A olej to jest czysty tłuszcz wyciągnięty z pełnowartościowego. To jest tak <grystek>. samo jak cukier. No, nie ma takiego złego wpływu jak cukier, że nie podnosi na poziomu cukru. Więc, yy, więc nie jest... Więc można jeść na przykład więcej, ole, ole, więcej oleju. Będzie miało mniej negatywny wpływ niż więcej cukru. no tak. O tym mi chodzi. Nie? Ale jednak no, to jest pozbywanie się. Ja sobie wyliczyłem takie coś, że jak mamy sałatkę czy sałaty, czy potrawę 400 kalorii i dodajemy do tego łyżkę oliwy, to gęstość odżywcza nam maleje potrawę o 20%. Gęstość odżywcza, czyli w dwóch tysiącach kalorii tej potrawy dostarczymy średnio 20% mniej wartości odżywczych. Nie wiem, czy dobrze wytłumaczyłem. No myślę właśnie. <laughs> czyli jakbyśmy jedli taką sałatkę, czy taką potrawę przez cały dzień i zawsze dodawali tą łyżkę oliwy, to będziemy mieć w ciągu dnia 20% mniej dostarczymy wartości odżywczej niż ktoś, kto by nie dodawał tej oliwy, a zdałby taką samą ilość kalorii. Aha. No bo dostarczamy puste kalorie, i no w to miejsce mogłoby być po prostu produkt, który ma wartości odżywcze. Więcej. A powiedz, w tych bilansach, które ty wyliczasz, czy jesteś w stanie i czy to ma znaczenie dla ciebie wyliczyć e, IG czy, czy indeks glikemiczny? Tak, tak. My teraz tak. w ogóle mamy. Y, y, Wszystkie przepisy z książek mają wyliczony indeks i ładunek glikemiczny. A jak to wyliczacie? No Jest kalkulator jakiś do wyliczenia? Nie, ręcznie. To mój, ręcznie. Mój kuzyn przez miesiąc czasu siedział 8 godzin dziennie. Ale już potrafi? Tak, no to, to nie jest trudne do A wyliczenia. A wyliczy mi do chleba? Pewnie, to ja ci powliczam wszystko. Genialnie. Znaczy, ja mam, ja mam w ogóle całą bazę zrobioną wszystkich, y, całą bazę z y, amerykańskiej bazy rolnictwa, poprzepisywane wszystkie wartości. Poprzesypywane, ile ma węglowodanów, i tak dalej, więc ile przyswajalnych węglowodanów. No wszystko nam się wylicza: 40 najważniejszych składników odżywczych z każdego produktu, z, yy, w tej chwili z 700 produktów. Więc to jest baza. Ja miałem taką, mieliśmy taką bazę, że w pewnym momencie Excel nam wyskoczył, że przekroczono milion komórek. Prosimy od nowego Excela. Naprawdę. Więc to jestem takim nogikiem po prostu, no, po prostu siedzę w tych tabelkach, ale to jest taka ciekawość. Mnie to po prostu tak ciekawi. No, ale macie wyliczone w tych waszych y, ładunek? W książkach nie mamy, no. ale uruchomiliśmy taki serwis Jadłodajnie i tam można szukać sobie też przepisów z książek. Jadłodajnie to jest kreator Jadłospisów. Ale to też jest na, na salaterce. Tak, tak, tak. To jest kreator Jadłospisów, że można sobie układać samemu rośliny Jadłospisy i tam wyszukiwać można sobie wszystkie przepisy po kilkudziesięciu różnych. Takach. Możesz szukać, to jest 500 przepisów, możesz szukać tak, na przykład y, zmniejszających y, cholesterol, y, po indeksie, po ładunku glikemicznym, odchudzające. Robimy na schorzenie różne, będzie na Hashimoto, y, no. teraz można dla, dla chorób układu krążenia. Y, też takie, że na przykład możesz poszukać 15 minut do zrobienia i tak dalej. Można wykluczyć dowolny produkt dla alergików, bo ludzie prosili, że na przykład, co zrobić, jak mam alergię na przykład na pomidora, i na przykład ziemniaka. My no to też... zrobiliśmy, że można powykluczać, więc można sobie. One się wszystkie układają w całe jadłospisy. Tak jak w książkach, nie? Bo one no. są. pokazane, że cały się układają w całe jadłospisy, więc można ustawić sobie spersonalizowane, idealne do swoich potrzeb. Więc po prostu jest. No... Ale to, że Ale... wyliczacie indeks glikemiczny i ładunek, co jest trudniejsze glikemiczne. No bo właściwie w potrawach, no to już tylko ładunek się liczy. Mm -hmm. Mamy przy... No nie, no bo indeks już był niepotrzebny wtedy. Mm -hmm. Ale to też dużo nauczyliśmy w tym. No y... bo to każdy przy cukrzycy typu drugiego, czy przy każdej, przy każdy insulina diabetek. Ta, przy insulinooporności. przy insulinooporności. To się choruje yeah. kilkanaście lat na insulinooporność, żeby dopiero się dowiedzieć, że się ma. Więc większość ludzi po prostu insulinooporność w jakimś sam stopniu ma. Ja wiem, ale to my... Ja myślę, że to, to jest usługa, którą możecie wprowadzić dla producentów żywności. Dlaczego? Bo super by było, żeby każdy producent żywności mógł na etykietach podać indeks glikemiczny do jego. Tylko pytanie czy... No, no, pytanie, czy im się to płaca. Bo 90% <noise> produktów no, to będzie miało wysoki. Jak jest ta skala teraz, aby te, te score, chyba nowe weszły, jakaś taka skala. Y... No ale my chcemy dostarczyć konsumentom prawdziwą informację o produkcie. Nie? Jakiej by ona nie była. My musimy no, rzetelnie dostarczyć... Tak, ale ja, ja mówię o, o, o innych producentach. Żebym <gdzieś gdzieś> nie była zainteresowana. Chodzi <gdzieś> mi o to, że są takie skale robione przez producentów, które, które robią ci najbardziej śmieciowe produkty jako wartościowe pokazują. Ja nie? wiem, to jest bo taka może warka. jest wartościowe w czymś innym, tak jak u mnie z bezglutynowym pieczywem. Bo ty pieczywo to pokazuje że można zrobić bezglutynowe i pełnowartościowe, więc... No właśnie, ale, ale nie znam właśnie, bo mam takie pytania. No dobrze, a jaki jest indeks glikemiczny? To po poobliczamy. A ja nie umiem. To nie? ja ci poobliczam wszystko. To bez problemu szybciutko ci zrobię. To się nagrało. <laughs> bez problemu, z Mateusz, przyjemnością, no słuchaj, Z przyjemnością. Ja bym w ogóle bardzo chętnie dla producentów, ja jakby ktoś chciał Bo tak mogę dalej. wtedy odpowiedzieć rzetelnie, że, że przykro mi przy tak. insulinooporności, jednak nie. Bo mhm. jest zbyt wysoki indeks, nie? Ale mi najbardziej zależy, żeby dotarła rzetelna informacja. Tak, dokładnie tak. Tak, tak, tak. tak, tak. Super, to jest no. bardzo dobra wiadomość, bo ja przez miesiące pytam, pytam, a nikt to, nie jest w stanie mi wyliczyć IG. Nie ma ani kalkulatorów takich jakichś internetowych, ani nic. No, no nie, no bo czaręcznie. No, ja trzeba to po prostu czaręcznie Super. Jutro tu mam, jutro e, nagrywam z taką panią Doktor w, w tym tygodniu, która mi poda optymalne składy pieczywa, jakie powinny być. Według jej e, pomysłu. Ale optymalne to znaczy? E, no właśnie, co w składzie jest pozytywne, żeby się znalazło, a czego należałoby wykluczyć? I mhm. bardzo jestem ciekaw, bo to dla różnych rodzajów zastosowań i, i różnych diet. No bo to jest tak, jak na przykład nie wiem nie wie czemu, e, popularny stał się chleb u mnie, który robię, jeden gatunek keto. Mhm. No bo dieta keto jest po prostu popularna. No tak. I ja tego tak nie bardzo lubię jeść. Ja wiem, ja też, ale... Nie, ale jest osoba, która jemu genialne, nie? I no tak, tak, tak myślę... to jest, ale właśnie dieta keto jest bardzo specyficzna, bo z jednej I strony to jest tak nauka... Tyle no nauka pokazuje, że to jest no tak niezdrowa dla, dla serca, ale z drugiej strony, jak mamy insulinooporność, czy mamy problemy z cukrem, to jak przychodzimy na dietę keto, no to po prostu ludzie odżywiają... Od, odżywają. Odżywają. Mm -hmm. Bo ten cukier im nie skaczy, nie mają apetytu, chudną, świetnie się czują. No i no jak teraz wytłumaczyć komuś? Nie no, bo... nie umierać. No, a, ale no nie zobaczysz osób 90-letnich na diecie keto. <laughs> jak zobaczysz no dobrze, nawet a może propagatorów to... diet, to ci, którzy pro, propagują dietę ym, tłuszczową czy mięsną, no to żyją. Krótko. Krótko. tak. No to są najszybciej ludzie po prostu. Krótko, ale dobrze. Tak trzeba Widziałem taki żart, że tak, taki facet zmęczony siedzi taki chorowany i lekarz mówi, pamiętasz jak, jak jak ci mówiłem, że jak będziesz się dobrze odżywiał, nie będziesz pił alkoholu i tak dalej, i tak dalej, no to będziesz miał 20 lat dodatkowe życia. Mówi, no to właśnie te. <laughs> właśnie te no, 20 lat. No tak. No właśnie, ale może to nie jest na całe życie dieta, nie? Może potem trzeba jednak ją modyfikować i zmienić. No może, może tak, no, może tymczasowo. Pewnie że tak, pewnie hmm. że tak. Z naszych przepisów właściwie utrzymuje się niski, niski poziom cukru i można hmm. jeść roślinnie, najadać się dosyta, bo wiesz, jak mamy to jest ciekawe, że jak mamy tak, posiłki pełnowartościowe, bo to organizm się domaga wartości odżywczych, bo często organizm się domaga wartości odżywczych, na przykład, nie wiem, pizzą się nie, mm, zawsze możemy mieć, to jest tak, jak na przykład będziemy jeść buraki, czy na przykład, nie wiem, brokuła codziennie przez rok, czy tam co drugi dzień, to nam się w końcu znudzą, no bo organizm będzie miał jakiegoś składnika za dużo i powie, no, pora zmienić, no bo mają bardzo dużo, a jak będziemy jeść pizzę cały czas, no to właściwie nigdy nie powiem, bo zawsze nam brakuje, więc się domaga. Ale chodzi to, że tak, dieta jest pełnowartościowa, posiłki są bardzo dużo objętościowo i mają mało kalorii, więc ja też patrzyłem, są badania, które pokazują, że średnio jemy w ciągu dnia 2 kg jedzenia. I jak ja słychać... ty? <laughs> Ale to jest przeciętnie średnio. 2 kg jedzenia... I, to się, i, I patrzyłem na dane gusu, ile wychodzi jedzenia na populacji, to mniej więcej tyle wychodzi. Patrzyłem na dane amerykańskie, mniej więcej 2 kg jedzenia w ciągu dnia. To też się, mniej więcej taką ma pojemność żołądek. 2 yy, kg? Że dwa, mniej więcej w ciągu dnia jemy około 2 kg, i niezależnie czy, czy to będą bardzo kaloryczne, to te dwa kg pozwala nam czuć się sytymi. I chodzi o to, że jak mamy te posiłki yy, dużo objętościowe, to po prostu się nimi najadamy o wiele lepiej. No tak, dwa kg bułek jak zjesz zarek. No to trochę kalorii <laughs> będzie i cukru też. No dobrze. No ale no i co, i czujesz się od wtedy dobrze? Fizycznie, zdrowo? Tak, znaczy w, 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 hmm. jakiś niedoborów nie odczuwasz? Nie, 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 nie mam, nie mam. Nie mam. Znaczy wiesz co, ja miałem yy... ja miałem na przykład na natręctwa. I ona też była spowodowania spowodowana że mam bardzo złą dietą, ja ciągle fast foody i tak dalej. No u mnie nie było problemu z tym, żeby schudnąć, no bo po prostu ja mam tak z... miałem tak złą dietę, że... Prostu... Każda zmiana... Każda zmiana była i ja odczułem przez to, że schudłem. Nie wiem, czy aż taki wpływ może mieć zmiana diety na to, jak się czujemy. Może mieć, jeżeli mamy problemy z cukrem, czy skaczy nam cukier, no bo wtedy jest dużo osób, które zjedzą i po prostu od razu idą spać, nie? nie mają sił i tak dalej. Yy, ale wydaje mi się, że ta waga jest po prostu takim głównym czynnikiem. Yy, a tak długoterminowo po prostu nie chorujemy. Yy, ale zgubiłem wątek. No, w ogóle jakiś był? No nie. <śmiech> <śmiech> Mówisz, czy, yy... No czy się czułeś lepiej po przejściu diety? ci mówię. Miałem nerwice i To też było, by było spowodowane zaburzoną florą jelitową, bo tam się wytwarza 90% serotoniny. Yy, no, i ja brałem przez. Cały czas jeszcze trochę biorę, ale zmniejszam te ilości. Yy, serotoninę w tabletkach. Dlatego, że miałem taką, taką nerwicę na nerwowe, że na przykład nie mam prawa jazdy. Bo jak jeździłem samochodem, raczej znaczy robiłem prawo jazdy, to zjeżdżałem kierownicą na drugi pas. Miałem taki tik, że po prostu mnie ciągnęło. Jak jadę z żoną, te ręce chowam, bo mam chęć kierownicę łapać. No, więc jeszcze trochę mam, ale już, już jest o wiele lepiej tak naprawdę, ale Aha. widzę, że. Ja też widziałem, że jak byłem na słońcu, czy jak jadłem czekoladę, to ten poziom serotyny mi wzrastał i nie miałem tego problemu. Ale widzę, że mi się poprawiła najwidoczniej też mikroflora jelitowa i jest o wiele lepiej. No jeszcze z neurologą gadałem, która mówiła, że to jest od mięśni szczękowych, takie rzeczy. Do wyleczenia wszystko, ale to pod tym kątem trochę się poprawiło. Ale tak, no to właściwie no i tyle miałem energii. To mam, no właściwie. Dobrze się czuję. I głodny nie jesteś. Nie, nie. nie. Aha. No i ile posiłków dzienniejesz? Trzy posiłki. Mhm. Właściwie nie, nie, nie liczę tak konkretnie. Znaczy trzy posiłki główne, czasem dwa, plus przekąski jakieś. No przekąski jakiegoś owoce albo jakieś batony, które sobie namrożę wcześniej, no, w ten sposób, ale. A te wszystkie sałatki, które są w Twoich książkach, one są ze składników surowych? Nie, czy... nie, nie, ale są mi surowe i są mi gotowane. Mm -hmm. I to też sprawdziłem, jak się, ile tracimy wartości odżywczych przy przygotowaniu i nie tracimy wcale dużo, więc Aha. więc nie jest tak. Nawet witaminy C traf, tracimy nawet tam 30% mm -hmm. czy do 50 maksy, maksimum. A jak sobie radzisz w zimie, jak nie jest tych warzyw tyle aż bardzo? No, w zimą to korzystam z tych korzeniowych, mm -hmm. korzeniowych kapustnych mm -hmm. w ten sposób. A mrożone warzywa? Też, czasem. Też. Ale mhm. mrożone to traktuję bardziej jako dania ratunkowe. Mam w lodówce mrożone warzywa, i jak nie mam nic do zrobienia, to wyciągam i z jakimś soczewicą czy z czymś sobie podgotuję mhm. w ten sposób. Mhm. Takie, mam kilka takich ratunkowych, że jak nie mam już co zjeść, to. No, a dlaczego myślisz, że mrożone warzywa są mniej wartościowe? Nie, nie uważam, że są mniej wartościowe. Nie, nie. Mhm. nie nawet, jak, nawet jak sprawdzałem, yy, tylko że po prostu są mało yy, różnorodne. Mm -hmm. Może pod tym kątem. Chociaż ja i tak bardzo różnorodnie nie W ogóle mi się wydaje, że my nie lubimy jeść za bardzo różnorodnie. gdybyśmy lubili różnorodnie, to McDonald's by się nie cieszył taką popularnością. No, tak. no mają kilka potraw, no nie? Więc lubimy stałość. No ale to ty gotujesz? Ja tak gotuję. No? Ja gotuję. Mieszkasz sam, czy? Z żoną, z no. dwójką dzieci. No i dzieci jedzą to samo? I, I żona? Część tak, a część... część. Nie, się. Słucham? No, przyznaj się. <laughs> nie, że ona nie je wegańsko. Nie, żona je wszystkie rzeczy, ale, ale nie je dużo innych. Więc... Ale nie jest to powodem do kłótni w domu. Nie, 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 Boże. Aha, nie. No, czyli tolerujesz nas, tych takich, którzy nie jedzą <laughs> wegańsko? No musiałbym się na cały świat obrazić. Ja. Nie, nie ja, w ogóle nie mam takiego. Ja myślę, że więcej dołącza osób do społeczności wegan, niż do społeczności mięsożerców. Wiesz, co gdybym, gdybym ja. Kiedybym przychodził na weganizm, gdybym spotkał kogoś, kto by mnie oceniał, to bardzo możliwe, że mnie nie przeszedł. On mi mm. się zaparł, mówi: „O ty, wstrędy weganizm”. Więc po prostu, no nie, w ogóle nie mam takiej myśli mm. wewnętrznej, żeby oceniać w żadnym mm -hmm. razie. Mm -hmm. Dobrze. Przejdźmy do książek. Weź je do ręki, może i pokaż nam trochę. Dobra. My później zrobimy przebitki po kolei od wydawania, która była pierwsza. Pierwsza była pierwsza, to to wydałem samemu. Mhm. Mm i ona w taki obrazowy sposób... Brzmi... Dieta odżywcza. Zacznijmy od początku. I yy, ona pokazuje tak naprawdę, jak zbilansować dietę. No. Tak naprawdę dietę roślinną. Opowiedz powiedzieć. o niej więcej. Yy, no tutaj w niej opisuje yy, gęstość odżywczą. Czyli ten wskaźnik, który opisuje do porównywania... No bo żeby sprawdzić, który produkt jest bardziej wartościowy, no to najpierw musiałem znaleźć metodę porównania tych produktów. I to było najtrudniejsze, no bo jak porównamy, mam taką małą książeczkę, która pokazuje skład wartości produktów i porównuje 5 gramów natki pietruszki do 150 gramów kurczaka. Jest informacja, że 150 gramów kurczaka, no, że kurczak jest o wiele bardziej wartościowy, bo ma więcej wartości. No ale tu porównujemy 5 gramów, a, a tu 150 gramów, więc mówię, najpierw powinniśmy obiektywnie sprawdzić, co ma więcej wartości. A dopiero później zastanawiać, czy jesteśmy w stanie to zjeść. Więc to była taka, no nie, no to taka jedna rzecz. A druga rzecz, że idealną formą do porównywania yy, wartości to jest ilość, ile wartości mamy w yy, jednej kalorii. Dlatego, że w ciągu dnia potrzebujemy nie ile gramów, ilość gramów jedzenia, tylko potrzebujemy stałą ilość kalorii, na przykład, nie, dwa yy, Wytyczne instytucji są właśnie najczęściej porównywalne. Yy, Ustralane dla 2000 kalorii, dlatego porównujemy po prostu wartości odżywcze jednego produktu i drugiego do 2000 kalorii. To też się wiąże z tym, na przykład na forum dietetycznym, nie na dietetyczny, na kulturystycznych forach yy, dawniej czytałem pytania, pewnie teraz też są. Jak zjeść surowy ryż? I te pytania są, biorą się stąd, że jak porównamy 100 gramów ryżu surowego i 100 gramów ryżu gotowanego, to surowy ma trzy razy więcej wartości odżywczych. No bo ma 3 razy mniej wody. Tak, no bo tamten dostał wodę i nie można porównywać gramami 100 gramów, bo możemy wziąć marchew, zrobić z niej zupę i wyjdzie, że marchew jest 100 razy bardziej wartościowo od tej zupy, bo tam dodaliśmy wodę. A jak porównamy sobie, ile ma kalo, w kaloriach wartości odżywczych, sobie możemy sprawdzić i po ugotowaniu, czy coś traci, i po mrożeniu. Z tym mrożeniem jeszcze fajnie to, co mówiłeś, że nie traci wartości. Ja na przykład zobaczyłem... Że produkty mrożone potrafią mieć więcej wartości odżywczych niż surowe. Mówię, no skąd to się bierze? No bierze się to stąd, że jak sprawdzamy wa y wartości surowych, no to one muszą być przetransportowane i tak dalej. Więc... Odparowało. Więc tracą wartości po prostu w, no. w, w, w przeczekaniu. Nie? Na... A mrożone są mrożone i od razu ciach do, mm -hmm. do, do, do mrożenia. Dużo o gęstości odżywczej mówisz w rozmowie z Krzyśkiem Lisem tam na domowym mm -hmm. suriwalu. Tam się skupiliście chyba na Tak, tam się skupiliśmy też na tym, ale to, y, to że porównujemy do 2000 kalorii, to też nam pozwala sprawdzić, y, czy dany produkt ma dużo jakiegoś składnika. Bo na przykład, jak Ci powiem, że już tak przykładowo nie wiem, że brokuł ma 100 gramów, 100 mg na przykład y, magnezu w 100 gramach, to, to nie wiesz, czy to jest dużo, nie czy mało. No nikt nie wie. A jak ci powiem, że brokuł ma tyle, a na przykład, nie wiem, kurczak ma tyle. No broku ma trzy razy więcej, no ale czy to dużo, czy nie, no właściwie nie wiemy. A jak sprawdzimy, ile ma w 2000 kalorii, to się okaże, że na przykład ma 800%. Czyli, jeżeli byśmy jedli 2000 kalorii brokuła, to mielibyśmy 8 razy więcej magnezu. Nie wiem, ile to jest Praktycznie już tak strzela, 8 razy więcej niż potrzebujemy. Czyli możemy powiedzieć, że broku jest świetnym źródłem magnezu. Yy, jeżeli byśmy ułożyli dietę z samych produktów, które mają 800% magnezu, no to wiemy, że będziemy mieć 800% magnezu. Yy, rozumiesz? <ścoughs> czy czy no, jasno to... mówię? Bo, doganiam. No bo mam, to jest takie przekleństwo wiedzy, że jak już za dużo w tym siedzę, to mogę mieć problem z tłumaczeniem tego. I chodzi o to, że jak mamy jakiś produkt, który ma gęstość odżywczą jakiegoś składnika, na przykład 30%, no to wiemy, że jak zjemy 2000 kalorii tego produktu, czyli dzienną dawkę, no to nie dostarczymy sobie tego składnika, czyli wiemy, że jest słabym źródłem. I jak mamy na przykład białą mąkę i ona ma średnio wszystkich składników mineralnych, które ja sprawdzam, i witamin, czy tam 30, 30 wartości odżywczych różnych, i średnia z nich to jest na przykład 30%, bo to jak będziemy jeść głównie białą mąkę, no to będziemy dostarczać 30% tego, co potrzebujemy. No i tu porównuję na przykład na grupy. I na przykład... Hmm, poczekaj. I na przykład gęstość odżywcza... Cały czas mowa o tej pierwszej tak. twojej książce. Tak, tak, tak. Na przykład warzyw to jest prawie 800%. Grzybów 560, tam 550, wodorostów, też 550. Yy, warzywa kapustne, mają tam 270-280. Psiankowate, dyniowate, też podobnie, później otręby, kiełki korzeniowe. Yy, owoce mają około 100, ziemniaki podobnie. Na przykład sery mają chyba około 70, zboża 30-40, oleje 0. Yy, no jak sobie weźmiemy, z jakich produktów? Yy, nie wiem, czy do kamery mogę pokazać. Tak, tak, tak. O, jak sobie weźmiemy ile mają wartości w 2000 kalorii, czyli zagęszczenie prostych składników, to z tych produktów składa się przeciętna dieta. Mhm. I moje założenie było takie, żeby po prostu więcej <noise> skupić się na tym. Nie chodzi, żeby iść jakąś skrajność, żeby całkowicie czegoś nie robić, bo my też. Ja też czasem i cukier używam, znaczy ksylitrą, akurat, nie? tam erytrytol, ale jakieś zboża, czasem też białe, nawet trochę oleju i tak dalej, ale no chodzi, żeby jednak to było tą podstawą, nie? Dla zdrowia po prostu. No? Dla... I naprawdę tego tak pilnujesz w codziennych... Różnie, to nie jest tak, no, że. Na co, jak jedziesz gdzieś? I... Nie, to nie jest tak, że zawsze pilnuję. Nie, no, ale no jak. I dzisiaj będziesz głodny do wieczora. Nie. Nie. A co, masz słoiczek ze sałatkę? <noise> Nie, sobie wziąłem sałatkę w tym Aha. Eee, subway'u. Aha. Dzisiaj chapnąłem sobie przed, przed... Tak, na szybko. Na szybko. Mhm. A, A powiedz, te skomplikowane dania w domu ty szykujesz, czy też żona szykuje ci takie te twoje dania? No, dla siebie gotuję tylko ja. I dla żony właściwie też. To trudne. Wiesz co, ja robię teraz weki. No. Na przykład. Czyli robię, jak robię jakąś potrawę, to robię od razu 10, 10 litrów i na 30 minut do piekarnika no. i do lodówki. Taka szybka pasteryzacja. Tak. I w lodówce mhm. przez miesiąc mogą spokojnie być. Mhm. I na przykład też wszystkie przepisy z książek można wyszukiwać, też czy są dobre do wakowania, do mrożenia Aha. i tak dalej. Aha. Więc robię w ten sposób. Przekąski tak samo. Mrożę. Ale do piekarnika wkładasz jeszcze gorące. Tak. Nie, bo czyli, to czyli od minut... razu z gorącego garnka tak, tak. do słoików, zostawiam 2 centymetry tak. przestrzeni i na 130 stopni 30 tak. minut. Po tym czasie odkładam do góry nogami tak. do wyschnięcia. No i, i tak róbmy, jeśli to naprawdę mamy gorący, prosto z garnka, bo 30 minut po wystygnięciu byłoby za mało. Gdybyśmy zimny wlali do słoika i dali do piekarnika. Tak, tak, tak. tak to, no, gorący z garnka. to nam się tak. nie spasteryzuje wtedy. Tak, gorący prosto z garnka. Mm -hmm. I nie wiem jak to wygląda nie poza lodówką. No, my kładziemy po prostu zawsze do lodówki. Miesiąc mm -hmm. zawsze wytrzymują i są y, świeżutkie, jakby były prosto zrobione. Mm -hmm. Więc, y, to doskonały pomysł. No A. taki dobry pomysł, jak się po prostu mało czasu ma. Mm -hmm. y, plus tego ma, Do tego mamy też dania ratunkowe. Ratunkowe, czyli takie produkty, które są zawsze pod ręką. Jak nie mam już co zrobić, to biorę płatki owsiane, mrożone maliny, mleko sojowe i mam w 5 minut gotowe. Tak. Mm -hmm. Czy jakieś sosy pomidorowe i z makaronem albo z soczewicą. Mm -hmm. y no więc w ten sposób. Doskonały sposób. Tylko akurat ja to, te płatki owsiane wolę zrobić z bezuszkowego owsa w domu sam. Mm -hmm. Nauczycie. Dobrze. <laughs> e, i, i, no i wtedy te mrożone owoce, które zerwałem u siebie w ogrodzie. Moje mama ma Ojej, jak dzieci się cieszą, jak maliny Super. idą Tak, na mnóstwo Więc tak Subskrybuj kanał Piekarza I szukaj powodów do wdzięczności w życiu Każdego dnia